oskarżył SBM o złodziejstwo, a ci nie zostawili tego bez odpowiedzi. Cześć, siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Suma. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o ostatniej akcji w SBM-ie z Nyplem, przedstawię wam opinię pracownika na temat tego całego wydarzenia i porozmawiamy sobie o tym, co dalej z SBM. Zapraszam do odcinka. Upadek Sariusa, ale co, on się wyjechał, czy spadł na dno? I to metafora jest. Temat SBM na naszym kanale przewija się dosyć często. I z racji, że pierwszy materiał, w którym wystosowałem jakiekolwiek zarzuty do... Ej, poczekajcie, to może jego ludzie to są ci, Takuna, kurwa, co mnie czasami odwiedza. No tam siedzi, kurwa, i mi drapie pod dasze. SBM-u pojawił się ponad 1,5 roku temu, to dzisiaj minęło odpowiednio dużo czasu, żeby zweryfikować, czy coś się zmieniło. Ale po kolei. Jakiś czas temu Nypel zaatakował swoją wytwórnię utworem SB Mafia to złodzieje. SB Mafia to złodzieje, yo, dali mi diamentową płytę, yo. W opisie precyzując, że chodziło mu o najnowszy zarząd wytwórni, a nie Białasa i Solara. Co ogólnie brzmi dosyć śmiesznie. A trzeba dodać, że blisko rok temu zaszła zmiana w strukturach SBM i jedynym aktualnym prezesem jest Wojciech Gołacki, ale wrócimy do tego w dalszej części materiału. No i ja po usłyszeniu tego numeru byłem przekonany, że to jakaś nieudolna akcja promocyjna. Jakby wiecie, cały utwór, nawet jak na Nypla, brzmiał jak kompletny żart i ironia. Jakby, no, ja w tamtym momencie nie sądziłem, że ktoś może naprawdę zaatakować kogoś w taki sposób. Nie mogę wydawać piosenek, yo. Nie mogę wydawać ich kiedy chcę, bo wszystko oni filtrują. A pewności, że to akcja promocyjna, dodało mi oświadczenie SBM wrzucone na ich konto startera, które ewidentnie sposobem narracji odwoływało się do legendarnego wyrzucenia Dejsa z szeregów wytwórni. Tutaj kolejny raz zostało zaznaczone, że nie jest to akcja promocyjna, co dodatkowo sprawiło, że myślałem właśnie, że to akcja promocyjna, ale Solar w komentarzu negował takowe domysły. Jednakże Nypel na to wszystko również odpowiedział w stories na Instagramie. Ach, no nie mogło się obejść bez storiesków na Insta. W których to mówi, że został ograniczony z wydawaniem muzyki. Zarzuca brak ogarniania współprac. Pokazuje utrudniony kontakt, a nawet nieodpisywanie na jego wiadomości. Pisze o 65%, które musiałby oddawać z wydawanej muzyki po odejściu z SBM. Na co wszystko na drugi dzień już dosyć bardziej poważnie i spokojniej znowu odpowiada SBM. Nypel, zapraszamy do biura, gdzie czekają na ciebie do podpisania dokumenty zwalniające cię z wszelkich zobowiązań kontraktowych wobec SBM. Ze względu na twój młody wiek nie chcemy wyciągać konsekwencji prawnych, jest nam po prostu przykro, zainwestowaliśmy w twój rozwój nie tylko dużo pieniędzy, ale też dużo czasu, energii i serca, działając w dobrej wierze i chcąc dać ci szansę. SBM nie uzyskało przy tym ani złotówki zysku. No jak widzicie, te wersje nie są do końca zgodne, zatem gdzie leży prawda? Aby to ustalić, skontaktowałem się z samym Nyplem, od którego odpowiedzi niestety nie otrzymałem, ale skontaktowałem się również z osobą pracującą w SBM-ie, aby opisała mi, jak to wyglądało z ich strony. Wiele osób myśli, że zamieszanie z Nyplem to akcja promocyjna. Możesz rozwiać te wątpliwości, jak z twojej strony wyglądało zachowanie Nypla, czy to prawda, że SBM blokowało mu wydawanie utworów, pozdrówki. Na co otrzymałem odpowiedź? To nie jest akcja promocyjna SBM. Odnieśliśmy się do tego w oświadczeniu, jest nam przykro z powodu zachowania Nypla, takie słowa nigdy nie powinny paść. 4 miesiące temu ukazał się debiutancki album Nypla, w który zainwestowaliśmy pieniądze, wyprodukowaliśmy klipy i zapewniliśmy promocję. Kiedy tuż po premierze... Kurwa, to ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego stary wyszło. Nypel, SBM. Oni to skasowali z kanału, czy nie? Jastrząb. Nie ma tu tego dużo. Że nie najlepiej przyjętego albumu, Nypel chciał publikować kolejne single, wyraźnie zasugerowaliśmy mu, że nie jest to dobra decyzja, argumentując, że powinien popracować w spokoju nad muzyką i wrócić z nowym materiałem za kilka miesięcy. Brak wspólnej wizji sprawił, że zdecydowaliśmy wspólnie z Nyplem, że zerwiemy współpracę fonograficzną. Nypel otrzymał od nas propozycję wsparcia dystrybucyjnego jego muzyki, gdzie otrzymywałby z niej 80% przychodów i miałby całkowitą swobodę co do jakości i częstotliwości ukazywania się utworów oraz dalsze wsparcie managementowe i bookingowe w ramach wcześniej zawartych umów. Nypel zaakceptował powyższą propozycję, a po otrzymaniu dokumentów do podpisu odpowiedział utworem bez próby kontaktu z nami i feedbacku, że ma jakiekolwiek uwagi do umowy. W takim razie szybki skrót, jak wyglądała cała historia Nypla w SBM-ie z mojego punktu widzenia. SBM bierze do starteru Nypla, na którego był chwilowy hype w związku z aferą 20-złotową. Nypel pomimo mieszanych opinii i raczej negatywnego odbioru
ma być raperem, który będzie targetował młodych słuchaczy. Nypel pojawia się na hotelu Mafia i w dalszym ciągu nie prezentuje zbyt dobrego warsztatu, na co uwagę zwracają słuchacze. Nypel wydaje płytę, która jest słaba, bardzo słaba. I najprawdopodobniej cały projekt generuje tylko straty lub niewielkie przychody. Na horyzoncie pojawia się Nikoś, nowy uczestnik Startera, który targetuje tych samych słuchaczy co Nypel, ale wygląda na bardziej słodkiego, plus ma ogromne zasięgi na TikToku. Sprawa jest prosta, Nypla trzeba się pozbyć, a za chwilę podpisać Nikosia. Czy dokładnie tak to wyglądało? Nie mam pewności, ale... No oczywiście, że tak to wyglądało, stary. Wzięli, pisali sobie ziomka dla beki, tylko że nic się nie dało z nim zrobić, bo nie potrafi robić muzyki i tyle. A on myśli, że jest jakimś kurwa, nie wiem kurwa, Genghis Khanem, jest zajebisty. No a nie jest, nie? No moim zdaniem wszystko na to wskazuje. Interesujący jest też tutaj fakt dochodów, skąd wynika tak duża rozbieżność, bo Nypel twierdzi, że zabieraliby mu aż 65%, gdzie informator twierdzi, że zabieraliby jedynie 20%, gdzie jeśli to prawda, no to te 20% za całą dystrybucję, wsparcie managementowe i bookingowe byłoby prześwietnym interesem dla Nypel. Nie, to akurat nie zrozumiałeś. Oni chcieli po prostu za dystrybucję nut, czyli Spotify, nie wiem, Tidal, YouTube i tak dalej, brali za to 20%, a booking i management miał być zgodnie ze wcześniej podpisaną umową, czyli najprawdopodobniej jakiś inny procent tam był. Pla. Dodajmy do tego fakt, że na dobrą sprawę, no, Nypel bez SBM nie istnieje. Nypel jest raperem, który, no, nie wiem jak to ująć, niesłusznie został wzięty do Startera. Jest to osoba, których na rynku, na YouTubie, na SoundCloudzie mamy setki. Raperów z takim samym warsztatem są tysiące, naprawdę tysiące. I raperów lepszych od Nypla też jest tysiące. Więc dla mnie od początku niezrozumianą decyzją było wzięcie Startera w szeregi SBM-u. I nie chcę być niemiły, ale no... To był pierwszy błąd SBM-u. Tak, dlaczego w ogóle zakontraktowali kogoś takiego jak Nypel? No bo kurwa dla beki se wzięli zioma w okularach, który kurwa wyglądał jakby był bardzo shy. No. Natomiast Nypel, no Nypel jest ewidentnie dalej dzieciakiem i, co dosyć niebezpieczne, z niezdrowym podejściem do życia. Kiedy jako 16-latek jego tata podpisywał mu kontrakt z SBM, no to on myślał, że chwycił Pana Boga za nogi, nie do końca rozumiejąc, jak działa rynek fonograficzny. Przede wszystkim umowy i kontrakty, które trwają kilka lat i opiewają na jakiekolwiek kwoty, trzeba przede wszystkim czytać, zanim się podpisze, żeby potem nie było płaczu. Dobry wieczór, najserdeczniej witam Państwa. Mnie czytali, ale podpisali. O Boże, la Boga, pomóż ta. Czasy, w których istniały wytwórnie po to, żeby robić muzykę z zajawki i zabawy, dawno się skończyły. A w Polsce to nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle takie były. W dodatku Nypel chyba myślał, że jest jakimś pierdolonym 50 Centem. W swoim stories na Instagramie pisze: mając nagranych ponad 200 piosenek, musiałem iść do pracy. Nypel jako 18-letni chłopiec jest zdziwiony, że musi iść do pracy. Pamiętajmy, że kiedy Reto przejmował mainstream, dalej pracował w Big Starze. Pamiętajmy o tym, że kiedy Paluch przejmował mainstream, dalej kręcił sushi. Natomiast Nypel ani przez moment w swojej karierze nie zbliżył się do poziomów dwóch wcześniej wspomnianych raperów. Ale on postanowił rzucić szkołę i myślał, że nigdy już do końca życia pracować nie będzie. Posiadanie 200 nienagranych piosenek nie jest równoznaczne z tym, że posiadasz środki do życia. Jeśli ja bym teraz nagrał 30 filmów w przód, to nie znaczy, że muszę przestać chodzić do pracy, bo te filmy musi ktoś najpierw obejrzeć, żebym ja mógł zarobić. Tak samo jest w przypadku twojej muzyki. Najpierw ktoś musi ją przesłuchać, żeby potem kupić twoją płytę, żebyś ty mógł zarobić. Bardzo daleko do zarobkowania jest w twoim przypadku. I niech to będzie przestrogą dla wszystkich młodych artystów. W biznesie wiele osób będzie wam obiecywać wiele rzeczy, ale ostatecznie wszystko i tak się sprowadza do pieniądza i waszej opłacalności. I prośba do wszystkich aspirujących artystów. Jeśli macie możliwość kontynuowania szkoły i tworzenia swojej pasji, muzyki, to róbcie to. Nigdy, broń Boże, nie rezygnujcie ze szkoły. Nie wierzę w to i nigdy w to nie uwierzę, że osoba jak Nypel nie była w stanie chodzić do szkoły i kontynuować kariery. Są w stanie to robić zdecydowanie więksi artyści, byłby w stanie i to zrobić Nypel. Natomiast wracając do wątku zarządu. Najlepsze jest to, że jak on ma 200 piosenek nagranych, a te najlepsze już wydał, to ja nie chcę wiedzieć,
brzmi ta ostatnia, nie? W wspomnianym filmie sprzed półtora roku formułuje wobec SBM całkiem sporo zarzutów, na co nawet dostaje odpowiedź od Białasa. Komentatorzy są pewni, że playoffy w tym roku przegrywa mafia. To nie czarne chmury nad nami, idioci, to jest wasza chujowa trawa. To ostatecznie miał rację, pozostawię w waszej interpretacji, jednakże moim największym zarzutem wobec SBM była korporacyjność, czyli korporacyjność, hurtowe produkowanie łaków, po prostu. Czy ja kiedyś możliwość założenia wytwórni? Oferował mi to kiedyś ktoś. Pełna komercjalizacja muzyki. Od momentu opublikowania tego filmu zmieniło się wiele, chociażby skład zarządu, bo firma została przekazana pod kierownictwo wcześniej wspomnianego Wojciecha. Kim jest w takim razie ten Wojciech? W bardzo dużym skrócie, biznesmenem. I on jako prezes i przedsiębiorca będzie się kierować przede wszystkim zyskami, co powinno być zrozumiałe, ale w mojej opinii może nie skończyć się za dobrze. I to, że kieruje się przede wszystkim zyskami i... Ja ogólnie uważam, że Białas jest jakby w top 5 raperów ogólnie polskich, jeśli chodzi o całą twórczość i karierę, ale dziwne rzeczy się dzieją, nie? Ja mam wrażenie, że wiele rzeczy, które oni, że oni wiele rzeczy robili w ostatnim czasie, czy robią nadal, które, nie wiem, 10 lat temu piętnowali, nie? I dobrem biznesu i jego zarobkowania widać po ostatnich ruchach SBM-u. Chociażby z ostatnim starterem, który został zrealizowany na TikToku i najpewniej zasięgowo spełnił wszelkie założenia i oczekiwania. Problem w tym, że był moment, w którym bardzo duży fanbase SBM stanowili może nie tyle, że starzy słuchacze, o tyle trochę starsi. I od dłuższego czasu, od dużych zmian w SBM-ie i tych wielu afer, które miały okazję się wydarzyć przez ten cały czas, ci wszyscy starsi słuchacze są w ciągłym odwrocie. A aktualnie w wytwórni nie ma nikogo, ani też sama wytwórnia nie planuje żadnych ruchów, aby ich zatrzymać. Wydaje mi się, że SBM zrozumiało, że nie będzie targetować starszych słuchaczy. Na niekorzyść SBM-u jest również polityka YouTube, który zawsze dla SBM-u był dużym kanałem, który pozwalał im docierać właśnie do swoich fanów, słuchaczy. Ta polityka YouTube'a się zmienia, ponieważ YouTube stwierdził, że ich algorytm nie będzie teraz już promował muzyki, skupi się na twórcach kontentu, bo to oni dostarczają YouTube'owi zdecydowanie większe korzyści od reklamodawców niż utwory raperów. I jeśli ktokolwiek z was oczekuje na powrót... A to na potwierdzenie słów tego pana, ja niestety nie wiem, jaką ma ksywę ten Rap River. Już któryś film oglądam i nie jest źle na tym kanale. To na potwierdzenie tych słów na przykład macie to, że kiedyś byle gówno pierwszą dobę robiło milion wyświetleń. Jakby codziennie była jakaś premiera i jak była super, to miała 2,5 miliona. Jak był niesamowity hype, to pod 3 podchodziło. Milion czy pół miliona to miał każdy. Teraz nawet jak wyjdzie coś jakieś przemocarnego, 300 koła to jest super, nie? 400, 500, jak w chuj no to czekało. Suma? Okej, suma. Od rodzinnej atmosfery wokół SBM. Z tej strony suma, to nie skupiłem się. BM i klimatu rodem z 2018 roku, to może o tym szybko zapomnieć. No dobra morda, ale teraz coraz więcej ludzi słucha na Spotify. Miałbyś rację, gdyby nie to, że te liczby nie przeszły z YouTube'a na Spotify. Na przykład zobacz, jak masz top 50 Polska, to... I zobacz, to jest sortowane po tym, ile w ostatniej dobie ta muzyka zrobiła wyświetleń. I owszem, zdarza się, że jak wyjdzie coś nowego, bo to już nie są nowe rzeczy, jak ktoś mocny coś wyda, to podchodzi pod 500. Ale przedtem jakby tak samo było. Wiem, bo ja pamiętam, że na tej liście top 50 Trójkąt był i to był najlepszy sposób, że zobaczyć, ile w ostatniej dobie zrobiło wyświetleń. Pomnieć, bo nie stanie się to już nigdy. Multi miał 700k na Spotify po pierwszym dniu. No i czy to jest dużo? No jest to sporo. Ale czy jest to duże jak na to, że to jest zwieńczenie pewnego etapu, gdzie kiedyś był taki beef, wiesz, nie lubili się. No i tak szczerze, jak ta nuta bardzo ładnie się wpasowuje w gusta słuchaczy, nie? Bo widzę, co piszą, że im się mega podoba. Po pierwsze, rynek nie oddaje takim inicjatywom i ciężej je zmonetyzować. Po drugie, SBM stało się zbyt dużą firmą, aby kontynuować taką politykę i schemat działania. Są oni jednym z labelów, którzy zdecydowanie toczą walkę z przejmującymi dużą część tortu majorsami, ale przy okazji są też jedynymi, którzy stawiają chyba realny opór i faktycznie próbują jakichś alternatywnych ruchów. Czy to się uda?
ciężko powiedzieć i przewidywać. No, moim zdaniem chyba niestety nie. Być może ja się nie znam, przecież to nie ja pracuję w biznesie muzycznym i być może wychodzę tutaj na zrzędliwego zgreda. Jednakże patrząc po ostatnich ruchach i rzeczach takich, że Białas mówi, że nie chce mu się koncertować, dalej nie otrzymaliśmy specjalnie płyty od Solara i Białasa i chyba się na to już nie zanosi. Raczej tego nie otrzymamy. Biorąc pod uwagę uczestników Startera i moich ulubieńców w postaci Nikosia i młodego Kordena, źle mi się na to patrzy. Jest tam chyba jakiś pomysł, którego ja nie rozumiem lub idea, której nie dostrzegam. Obawiam się, że SBM może skończyć jak My Music od Remika. Co oczywiście z biznesowego punktu widzenia nie jest niczym złym, bo wydaje mi się, że My Music radzi sobie całkiem nieźle. Ale z punktu... Też jest pytanie, czy Remo ma jakieś parcie, żeby zarabiać na My Music. Czy po prostu jakby nie odsunął tego, bo ja mam takie wrażenie, że on trochę odsunął te My Music. Jakby coś se tam żyje, jakby spoko, nie chce dogorywa, ale nie ma jakichś większych planów z tym związanych. I on postawił full na promocję Mugo. Co zresztą chyba mu idzie nie najgorzej, bo jak patrzę czasami jakieś podsumowania wrzuca, czy o kolejnym kroku milowym informuje swoich widzów czy słuchaczy, to chyba tam nie najgorzej jest, nie? Z punktu widzenia słuchacza i z punktu widzenia członka kultury, no jest to kolejny ogromny krok w stronę mega komercjalizacji muzyki, no i szczególnie tej z gatunku rapowego. Już sam utrudniony kontrakt. Ale o czym ty mówisz, stary? Kontrakt między Nyplem a wytwórnią, jeśli to prawda, a screeny nie zostały zmodyfikowane lub po prostu dobrane pod tezę, no to faktycznie taki utrudniony kontakt już powinien budzić u nas jakieś wątpliwości i powinna się nam zapalać czerwona lampka, że no coś jest nie tak i nie powinno to tak wyglądać. Niech cała sytuacja z Nyplem zostanie przestrogą dla młodych artystów. Nie rezygnujcie ze szkół i wszystkich opcji, które pozwalają wam się rozwijać, bo czego by wam raperzy nie opowiadali, życie bywa przewrotne. To co mamy dziś... Ja z Mugo mam zawsze dobry ten... Ja z Remem zawsze mam dobry kontakcik, zawsze był dla mnie w porządku. On nam zresztą też te nuty wrzucał czy coś, jak coś robiliśmy. Jak ktoś coś potrzebował, to też zawsze mu jakieś 90-10 dawał i tak dalej. Bardzo dobre ten, bardzo, bardzo, bardzo dobre warunki. Ja go lubię. Jak na to, ile z nim jakby porozmawiałem i chyba jak się lubimy, bo myślę, że się lubimy, to my się praktycznie nigdy w realu nie widzieliśmy. Widzieliśmy się tam, nie wiem, sporadycznie, z 5 razy, nie? I to też chyba lata temu, nie wiem, kiedy ostatni raz Remo widziałem. A rozmawiałem z nim tydzień temu. Nie? Koniecznie musimy mieć za 5 lat. A ostateczną wartością, która się liczy w biznesach, tak pozostanie pieniądz. Jeśli komuś coś się nie opłaca, nie będzie tego robił. Bez względu na sympatię do was. I tym nieoptymistycznym akcentem kończymy. Ja was bardzo chętnie zapraszam do sprawdzenia naszego ostatniego filmu o Grande, w którym staramy się wytłumaczyć, jakim jest człowiekiem. Lecz jest jeszcze jedna osoba na naszym rapowym community na YouTubie, która budzi moje wątpliwości, więc w przyszłym tygodniu spodziewajcie się kolejnego filmu, w którym wyjaśnimy jednego delikwenta. Co ją za przesyła?